W Starym Sączu, w lesie, na Górze Miejskiej, znajduje się również cmentarz koleryczny, który jest owiany wieloma legendami o zjawach, które pojawiają się właśnie nocną porą w tym lesie. I te historie natchnęły nas do wymyślenia pewnej nazwy, a tą nazwą będzie wampir. Siema, siema, witajcie w tym pierwszym noworocznym odcinku seria 2023. No, wczoraj byliśmy w górach, patrzyliśmy się, jak wygląda zima, a właściwie na to, jak nie wygląda, bo jej nie ma. A dzisiaj z okazji nowego roku postanowiliśmy zrobić otwarcie i testowanie nowego singielka w Starym Sączu. No i właśnie w tym momencie podchodzimy tutaj, patrzymy się, jak to wygląda. Co prawda już zjechaliśmy dzisiaj 8 razy, ale jesteśmy tak dumni z tego, że w końcu w Starym Sączu mamy singiel od samej góry do samego dołu, że powiem, duma nas rozpiera. Powstała trasa, która ma 590 metrów i jest to naprawdę na maksa wyciągnięta trasa po całym lesie, także się rozchodzi od samej góry do samego dołu. Jest 90 metrów spadku. No nie są to jakieś imponujące wyniki. Na trasce są różne featurey. I właśnie tutaj podkreślę jedną rzecz, że pomimo tego, że ona jest krótka i ma to 590 metrów, to jest bardzo, ale to bardzo treściwa. Ponieważ jak widzicie tutaj, w tym miejscu jest taka dosyć duża chopka. Duża, nieduża. No, dla mnie to ona już jest dosyć spora. Dalej, jak się popatrzycie, to tu wszędzie jest cudowny loam. Kawałek dalej znajdują się bandy, otwarte zakręty, jest ścianka, jest druga chopeczka. Całkiem fajna. Z przelotem nad dziurą. Mamy pierwszego śmiałka, który leci. Poleciał! Jeżeli chodzi o dojazd do tej trasy, to nie ma tutaj żadnego problemu z dojazdem, bo praktycznie każdą drogą, którą pojedziecie w lesie na Górze Miejskiej w Starym Sączu, to dojedziecie na szczyt, ponieważ początek trasy znajduje się nieopodal takiej nowej atrakcji w tym lesie, czyli leśnego molo. Żeby tam dotrzeć, no to auto najlepiej zostawić sobie w rynku, ewentualnie na parkingu Park and Ride w Starym Sączu, z tego względu, że tutaj wszędzie wszystkie te parkingi gdzieś pod lasem są z zakazami i jak jesteście mieszkańcami, to może gdzieś tam jeszcze przymkną oko. Jak przyjdziecie z obcą rejestracją, to już może być problem, więc polecam po prostu zaparkować sobie auto i tyle, podjechać, a nie jest daleko, bo z rynku tutaj, jeżeli chodzi o czas dojazdu, to jest maksymalnie, nie wiem, 15 minut, może tyle. Także naprawdę bardzo, bardzo szybko. A propos wcześniej wspomnianej atrakcji, czyli leśnego molo w Starym Sączu, po którym aktualnie idę, to tu jest całkiem spoko opcja. W momencie, gdy wyjeździcie na rowerze, a przykładowo wasza rodzina nie za bardzo, możecie tutaj przyjechać na górę całą rodziną i dzięki temu nikt się nie będzie nudził, bo wy możecie sobie upalać tutaj na tym singielku, a kilka razy w godzinkę sobie można zjechać, a w tym czasie wasza rodzinka, wasi bliscy, tudzież dziewczyna, chłopak, może się przejść właśnie tego typu ścieżką w koronach drzew, która jest w 100% darmowa. A jak wiadomo, za darmo to uczciwa cena, więc się opłaca. Są tu i atrakcje, takie jak na innych płatnych odmianach tego typu kładek. Możemy się przejść nad przepaścią pod takiej kratownicy zrobionej z lin. Mamy chyba działającą lunetę. Sprawdzimy, czy działa. Działa. Może coś tam zobaczycie przez nią. O, tutaj coś dla fanów mocnych wrażeń. Przepaść z przeszkloną podłogą. Widać, las w Starym Sączu jest przyjazny wszystkim. Jest co robić w tym Starym Sączu, ale to tak mówię dla tych osób, które nie jeżdżą na rowerze. Bo dla tych, co jeżdżą, no to sami zaraz zobaczycie, że ścieżka w dół jest naprawdę sycąca, treściwa. To co, panowie, jedziemy? No. Żółwiczek, pyk, pyk. Wszyscy. Ruszaj. We trzech. Pyk. To raz, dwa, trzy. Tutaj mamy jasne bandę. Hopka. Tutaj kawałek dalej jest następna hopka. Jasne bandy dosyć sypnie jeszcze uleżały. Kolejne bandy. Otwarty zakręt lubi dupką troszeczkę ruszyć,
kolejny otwarty zakręt. Zrobili to dosyć ciężko, ale ja zawsze zapominam tej głowie. I w lewo. Po chwilę na od. Przeleciałeś wszystkie? No. No i elegancko. Oprócz samej traski znajdziecie tutaj też feature, który nie ma zakończenia, aczkolwiek pewnie kiedyś w przyszłości się pojawi, jak krasnoludki wybudują. Jest to North Shore przez drogę, który, no powiedzmy, ma tak, nie wiem, gdzieś 3 metry przelotu, wysokości około 2 metry. I jest to bardzo przyjemny norczar, aczkolwiek trzeba uważać, bo na lądowaniu ciężko jest z wyhamowaniem. No i hyt. Inauguracja nowego singla nie mogłaby się odbyć bez nocnych testów. Poszliśmy tutaj o tej porze, żeby troszeczkę pomyśleć nad nazwą. Nazwa będzie pochodzić od cmentarza cholerycznego, który znajduje się w lesie w Starym Sączu. On zbudował taki klimat. Jest owiany wieloma legendami o zjawach, które pojawiają się właśnie nocną porą w tym lesie. A tą nazwą będzie wampir. To co, Marcin, jedziemy podenerwować troszkę leśne wampiry? Oczywiście. No to żółwiczek. A wybicie? I bandę. Bardzo ciasna ta banda jest. Tutaj powoli inne zakręty się już wyrabiają. Najazd na ścianeczkę, której nie lubię. O, wyjechana. Właśnie wampir lubi kąsać. Żółwiczek. Ale to było dobre. Zjeździk teraz był prima sort. Jak na nocne warunki, to naprawdę nic dodać, nic ująć. I tyle by było z tej trasy starosądeckiej. Póki co jest jedna linia. Są też jakieś inne poboczne, stare pozostałości po dawnych czasach, kiedy las tętnił freeride'owym i downhillowym życiem. Ale są to tylko takie krótkie sekcje. Natomiast ja w tym miejscu dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Wszystko to, co Wam będzie potrzebne, czyli GPX-y, parking, znajdziecie na dole w opisie pod filmem. A tymczasem jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć!